Pauliści znani są z tego, że swoim czytelnikom oferują liczne ułatwienia w lekturze Pisma Świętego i tutaj przechodzimy z poziomu duchowego na poziom praktyczny. Jak widać, to Pismo Święte jest potężną, dosyć ciężką księgą, mnóstwo stron, a w środku bogactwo różnego rodzaju tekstów. Czy mógłby ksiądz powiedzieć coś więcej na temat tego, jak te teksty, ten układ, te znaczniki pomagają w odbiorze Słowa Bożego w jego lekturze? Mam teraz w rękach wydanie Pisma Świętego przygotowane przez zespół najlepszych polskich biblistów na potrzeby, z inicjatywy paulistów polskich, na potrzeby wydawnictwa Edycja Świętego Pawła. Pierwsze i główne, podstawowe założenie tego tłumaczenia było, aby to było zapisane w języku dzisiejszym, współczesnym, komunikatywnym. Przede wszystkim, żeby to tłumaczenie było wierne, żeby w ogóle w żadnym miejscu nie wypaczało Bożego objawienia, ale podane w taki sposób, żeby współczesny człowiek mógł ten tekst rozumieć. Wielką zaletą tego wydania jest to, że każdy fragment Pisma Świętego jest komentowany. Jest to komentarz taki nie stricte naukowy, nie historyczny, ale taki komentarz wyjaśniający, prowadzący czytelnika przez meandry Biblii, przez całe Boże objawienie, przez całą historię zbawienia. To nie są rzeczy łatwe, to nie są rzeczy proste, to są rzeczy zapisane przed wiekami w językach starożytnych, dlatego cały ten aparat, jakim tu dysponujemy, ma pomóc właśnie człowiekowi w tym, żeby ta lektura była zrozumiała, żeby się nie zniechęcić. Oprócz komentarza, który jest umieszczony na dole każdej strony, tu na bokach mamy jeszcze wyjaśniające przypisy, takie flesze historyczne, geograficzne, różne ciekawostki, miary, wagi, osoby, wydarzenia ze starożytności. To wszystko daje człowiekowi takie wielkie spektrum wiedzy, która pozwala dosyć swobodnie po tekście Pisma Świętego się poruszać. Czyli nawet jeżeli mówimy o osobie, która dopiero zaczyna i boi się kontaktu z tym tekstem, to te komentarze powinny ją napełnić nadzieją. Tak, że... tak, te komentarze właśnie służą po to, żeby się tym tekstem nie wystraszyć, nawet jak są jakieś momenty trudne, zawiłe, niezrozumiałe. A jak już Państwo rozsmakują się w Piśmie Świętym, to na pewno docenią Państwo to, co także widać w tym egzemplarzu, czyli te granatowe znaczniki znajdujące się z boku, bo one szalenie ułatwiają odnalezienie się w tym miejscu Pisma Świętego, w którym właśnie chcemy się znaleźć. Bardzo zachęcamy do tego, żeby w rozważaniach przedświątecznych zakupów prezentowych pomyśleć o Piśmie Świętym. To jest księga szczególna, księga specjalna, księga, która zawiera w sobie życie. Serdecznie zapraszamy.